Szkoła zawodowa w Radlinie wraz z firmą Zakładne Mięsne Berger w Redutowach ogłasza nabór w zawodzie wędliniarz. Głównym zadaniem wędliniarza jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas i wędlin oraz produkowanie mięsa. Produkcja w zakładzie przetwórstwa mięsa jest wysoko zmechanizowana. Opiera się na tradycyjnych recepturach, jak i nowoczesnych technologiach. W czasie kształcenia w szkole uczeń nabywa wiadomości i umiejętności z zakresu obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa, wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych, magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych do dystrybucji. Na zajęciach praktycznych młody człowiek kształtuje postawy, kompetencje, które są wysoko cenione przez pracodawców, takie jak szacunek do wykonywanej pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy w zespole. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest nieocenionym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Uczniowie w czasie nauki otrzymują dodatkowo wysokie wynagrodzenie sięgające kilkuset złotych miesięcznie. Zajęcia teoretyczne odbywają się w pracowniach szkolnych mających charakter pracowni multimedialnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i odpowiednie pomoce dydaktyczne pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym. Wykwalifikowany wędliniarz nie ma problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w zakładach mięsnych, na różnych stanowiskach, w handlu czy w gastronomii. Zasadnicza szkoła zawodowa w Radlinie w ramach klasy wielozawodowej współpracuje również z innymi firmami zrzeszonymi w cechu rzemieślników i innych przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. I co? Jesteś gotowy? Zrozumiałeś, że chodzi o Ciebie i Twoją przyszłość? Wstąp do nas, zostań, nie pożałujesz. Po ukończeniu naszej szkoły na pewno znajdziesz pracę. Zapraszam. Jarosław Rudol, dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie.